Niedzielne popołudnie, 29 dzień sierpnia 2021 roku. Mamy zaszczyt zaprosić na mecz kończący trzecią kolejkę kobiecej Ekstraligi, w którym gospodynie Rekord Bielsko-Biała podejmują ekipę wrocławskiego Śląska. Gro zawodniczek skupionych w polu bramkowym gospodyń. Ostro bita piłka w okolice 7 metra, ale niecelne uderzenie. Tutaj każdy strzał z dystansu może być bardzo niebezpieczny. W polu karnym zawodniczki Śląska Wrocław. Szansa przed Wróblewską, blokowane uderzenie przez Tracz. Nadal przy piłce zespół gości. No, ale teraz bardzo łatwo w pole karne weszła Marcelina Buś. No i to mogło się zakończyć bardzo źle dla rekordzistek. Prosto padła piłka od Wiktorii Pietrzyk do Klaudii Adamek. Jeden zwód napastniczki rekordu. Tymczasem kolejny stały fragment gry dla zawodniczek wrocławskiego Śląska. Po raz kolejny piłkę dogrywać będzie oznaczona 13 Oliwia Krysman. Widać egzekutorka, specjalistka numer 1 w zespole gości. Świetne uderzenie głową i piłka w siatce oznaczonej bodaj numerem 15, jeśli dobrze dostrzegam, Aleksandry Dudziak. Ale trzeba podkreślić, że dośrodkowanie było pierwszej klasy, w idealny punkt, na idealnej wysokości. Ciężko mi powiedzieć z tej perspektywy, czy Natalia Majewska mogła wyjść do tej piłki. Kolejna długa piłka, zagranie w kierunku Martyny Gąsiorek. Drugą piłkę zbierają rekordzistki. Cofnięta nieco w głąb Klaudia Adamek. Nadal Bielszczanki Anna Huras. Jej uderzenie z dystansu niecelne jednak. Dogranie do wbiegających partnerek, zgranie w kierunku środka bramki, środka pola bramkowego i piłka w rękach Natalii Majewskiej. Przy łucie szczęścia z odrobiną przypadkowości może któraś z rekordzistek, chociaż nie, sprytne rozegranie Knysa w kierunku Czyż i piłka w poprzeczkę, poprawka nad bramką zespołu Śląska. Bardzo bliska szczęścia Izabela Tracz, to była bez wątpienia najciekawsza, najlepsza, najbardziej dogodna z okazji bramkowych rekordzistek. Ta okazja bramkowa Karoliny Czyż, nieudana poprawka Izabeli Tracz, dodała jednakowoż wiary rekordzistkom, które przed kolejną szansą świetne uderzenie nad bramką, jednak niewiele nad poprzeczką uderzała Klaudia Adamek na 120 sekund przed końcem pierwszej części. No, plus oczywiście to, co ewentualnie zechce doliczyć arbiter dzisiejszego spotkania, pani Agnieszka Olesiak. I kolejna okazja rekordzistek, tym razem badaj Magdalena Knysak. Tymczasem stały fragment gry Śląska, wybija piłkę Magdalena Knysak i kończy przebieg pierwszej odsłony tym gwizdkiem Agnieszka Olesiak. 1-0, prowadzenie po trzech kwadransach pierwszej odsłony Śląska Wrocław. To wycofała piłkę do Natalii Majewskiej, nie widząc możliwości zagrania do przodu. I teraz też wybija piłkę, nie bawiąc się i nie ryzykując straty. Walczy z defensorką Śląska Klaudia Adamek. Już akcja w polu karnym zespołu Śląska. Katarzyna Moskała blokuje jej uderzenie. Małgorzata Korda. Twardo powalczyła ponownie Klaudia Nowacka. Uderzenie z dystansu w poprzeczkę zaskakującą i okazja do dobitki. I poprawka Marceliny Buś w 82 minucie. Dwubramkowe prowadzenie, nieco ponad 5 minut do upływu podstawowego czasu gry tego spotkania. Patrycja Rżany w poprzeczkę. Zagranie ręką i rzut karny. Już miałem mówić, że poprzeczka po raz wtóry w tym spotkaniu nie jest sprzymierzeńcem rekordzistek, ale z tego zrodziło się zamieszanie. Monika Sowalska, uderzać będzie Klaudia Adamek. I celne uderzenie, płaski strzał przy samym słupku. W tym meczu wydaje się, że poprzeczka gra największą rolę. Oto ostatni gwizdek. Ciekawe, żywe widowisko, zwłaszcza w drugiej części spotkania. Zakończone jednak wygraną faworyzowanych zawodniczek wrocławskiego Śląska.